Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcinek z Farminga 19 na mapce Felsbrook. Słuchajcie, na dzisiejszy odcinek zaplanowałem sobie te zasiewy właśnie stu za koniami i do tego będzie mi potrzebny inny siewnik, więc postanowiłem, że ten tutaj siewnik sprzedam oraz tego JCB. Dobra, ile ja za to dostanę? Tutaj będzie 60 tysięcy. Tu będzie aż 158, ładnie. I obciążnik 480. Ok, czyli mam 246 tysięcy. Ok, dlaczego sprzedałem tego JCB? Ano dlatego, że chcę zakupić ciągnik z dodatku Platinum. Mam tutaj na myśli właśnie tego O-klasa. Konfigurację taką zostawię jak jest, z tym, że dam sobie tutaj 264 konie mechaniczne. Ok, kup. Dobra. Ile mi zostało? 32 tysiące. Kurczę, to nasiewnik mi chyba nie starczy. No planowałem sobie zakupić o ten tutaj siewnik Kuna. On jest za 45 tysięcy. To jest 3-metrowy. Ale on ma chyba funkcję podsiewania też. Albo też myślałem tego tutaj Agromasza. On jest tutaj trochę tańszy, 32 tysiące. I on też jest 3-metrowy. No dobra, to wezmę najwyżej tego Agromasza. Ale muszę wziąć... Nie, tu. I tak już mam tutaj trochę kredytu. Ale dobra, wezmę z 10 tysięcy. I wezmę tutaj ten siewnik. Ok. I jeszcze bym chciał tylko jeszcze jakiś obciążnik do tego mojego klasa. Myślę, że wezmę chyba tutaj... A nie, czekajcie, tutaj jest 1500 i tak jest 3000 i on ma wtedy 1200. Nie, no to ten tutaj bardziej mi się będzie opłacało. No, także 8000 jeszcze mi zostało na koncie. Gdzie jest obciążnik? Tu jest obciążnik, dobra. No i tak się właśnie prezentuje mój nowy ciągnik. I to ten klas właśnie teraz będzie moim takim głównym koniem pociągowym. I on będzie właśnie pod przyczepy. Dobra. I lecimy na farmę. Tylko, no właśnie, ja go zakupiłem, ale czy on ma, ale chyba ma funkcję kultywacji od razu, więc nie byłoby problemu. Dobra, tutaj mam jeszcze jakieś ziarna. Tutaj sobie damy nawóz. Ok, i teraz jeszcze ziarno.
Nie to drugie. Dobra. Okej. Myślę, że na te małe pole poza. Czemu mi się tu otwierasz? Zamykaj się. Myślę, że na te tutaj małe pole mi to wystarczy. Bo tak się jeszcze namyśliłem, że chyba tutaj te pole obok, czyli o te tutaj pole, chyba też sobie zasieję na trawę. I w następnym odcinku myślę, że zakupię sobie kosiarkę. No i będziemy to kosić. No ale oczywiście, zanim zakupię kosiarkę, no to będę musiał zrobić żniwa soi oraz rzepaku, żeby trochę pieniędzy zarobić. No i w końcu zacząć sprzedawać te. Sprzedawać, spłacać te moje. Aha, czekajcie, jeszcze nie tak. Tutaj sobie zmienić na trawę. Ok. Zacząć spłacać te moje kredyty tam, bo mam ponad 100 tysięcy, więc no przydałoby się już zacząć to spłacać. Ale to ze spokojem. Generalnie to w sumie no mogłem jakiś 4-metrowy chociaż wziąć ten siewnik tu, bo jednak teraz jak tak patrzę, to no jest trochę mały jest, znaczy mały, wąski do tego ciągnika. No ale trochę nim tutaj posieję i będę planował wymienić na jakiś większy. Może jakiś właśnie 4-metrowy. Ale to na razie muszę zrobić żniwa. Znaczy no poza odcinkiem te żniwa. A później zrobić właśnie te sianokosy. Także na pewno w następnym odcinku tu jeszcze będzie trochę tych zakupów, bo i będę musiał kupić kosiarkę, będę musiał kupić co będę musiał kupić? Będę musiał kupić balociarkę, żeby tą kiszonkę zrobić, zgrabiarkę. Także no trochę tych zakupów tutaj mnie będzie czekać. No ale po żniwach mam nadzieję, że nie będzie problemu. No, także ogólnie poza odcinkiem jeszcze sobie przewinąłem czas. Tam mam na jednym polu zasiany rzepak, ale on jeszcze mi coś nie wyrósł. I nie wiem, czy nie będę musiał go przesiać i zasiać ponownie, ale to zrobię poza odcinkiem. No i poza odcinkiem również też sobie zrobiłem obrządki u moich koni. Że one mi nie zdechną. A właśnie, ciekawe, czy konie dają jakiś obornik, bo potrzebują siana, potrzebują trawy, potrzebują słomę, więc no chyba raczej jakiś obornik powinny dawać, ale czy na pewno? To jest pytanie. Ogólnie możecie zdać znać w komentarzach, jeżeli ktoś się orientuje, jak to wygląda z obornikiem od koni. No bo teoretycznie
No ale czy to tak faktycznie tu we farmingu jest? No to tego niestety nie wiem. Jeżeli konie nie będą dawały żadnego obornika, no to będę chciał przed zakończeniem tutaj jeszcze rozgrywki. Będę chciał zakupić jakieś może krówki albo jakieś świnki, no zobaczymy. Zresztą nie wiem jeszcze ile tutaj właśnie tych odcinków będzie na tej mapce. Także no zobaczymy jak to wszystko tutaj wyjdzie. No chciałbym na pewno jeszcze tutaj parę żniw zrobić. I oczywiście jeszcze zrobić sianokosy. No ale co dalej, to jeszcze się będę zastanawiać. Tak myślę, że jeszcze chyba ze 3 albo 4 odcinki może wyjdą tutaj z tej mapy. I będziemy rozgrywkę kończyć. W sumie to ja się może gdzieś tutaj przetnę. O, może tutaj tak. No, także 3-4 odcinki jeszcze i będziemy kończyć tutaj tą rozgrywkę. No, ale na pewno będę chciał właśnie zrobić tak, jak mówiłem, te sianokosy. Okej, moi drodzy, myślę, że to by było chyba na tyle w tym odcinku. Na następny odcinek pewnie będą znowu jakieś zakupy. Także dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij. No i my się będziemy widzieć, to znaczy nie widzieć, słyszeć już w kolejnym odcinku, także dzięki za oglądanie i do następnego strzałeczka.